Wszyscy lubimy chodzić do lasu. Jedni chodzą tam na grzyby, inni po to, żeby po prostu odpocząć. Niestety coraz częściej spotykają nas tam przykre niespodzianki. Ulubione miejsce, kawałek lasu, który znamy z dzieciństwa, po prostu znikają. Lasu nie ma. Zrabowali go pazerni ludzie władzy. Tak, to za przyzwoleniem polskiego rządu systematycznie dokonuje się rzezi drzew. Znikają zdrowe, piękne drzewa, a zostaje sucha, wykarczowana gleba. Ale to się skończy. Po wyborach wyłączymy najcenniejsze fragmenty lasów z wycinek. A cwaniaczków, którzy traktowali lasy jak maszynkę do szybkiego zarabiania kasy, rozliczymy. Lasy są dla nas i dla naszych dzieci, a nie dla ludzi władzy. Zróbmy to dla naszych dzieci. Wybierzmy konkret.